pokazu. Z lewej strony widok na jeziorko, a z prawej na ten wiatrak właśnie. Kręboszewo. Te wzgórza. O, stary krzyż. Widok na jeziorko do budowania. Biegać, jak widać. Motocykliści. I jesteśmy z zapora. Miejscowość zapory. Sobie tu przejedziemy nad jeziorkiem, a w oddali tego jeziorka, z drugiej strony jeziorka, widać już Chmielny.
taborami w Mielnie. Nawet jest parking. To będzie. Za chwilę Chmielno. Kanał bądź taki. O, przed Chmielnem jest Chmielonko. Próbujemy tam wjechać. Podjedziemy tu, bo tu jest piękny widok na jeziorko. Wiele nie. Sobie tu kółeczko małe zrobimy. O, widać gości mnóstwo. Piękny widok. Wichrowe wzgórze.
mógłbym jeszcze w lewo wjechać. Co tu mamy pięknego? Też mam piękny widok, ale stamtąd lepszy. Mielno, piękna miejscowość. Otoczona jeziorami. Wychodzi. Piękny widok na jezioro. Prawo. Żeby wspiąć się na wzgórze, którego jest piękny widok.
O, tu są też te piękne widoki. Dlatego żeśmy się tu wspięli KN-ką. No teraz wracamy do Chmielna i przejedziemy się naokoło jeziorka. I wróciliśmy do Chmielna. Chmielnie przejdziemy na koło jeziora.
nadmiernie. A po drugiej stronie drugie jeziorko. Liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego. Kwatery. A my sobie przyjedziemy naokoło tego jeziorka i wyjedziemy, zdaje się, w Zaworach. Środki wypoczynkowe tu widać. Ten jeden Kreta się nazywa. Sympatyczne asfaltowe dróżki wśród zieleni, domków, pól kampingowych. Widać, że jeszcze niektórzy kamperami przyjeżdżają w okolice. No i jest spokój mniej turystów. Zaworów.
jest kolejeczka. W tych rejonach za Chmielnem jest miejscowość Łapalice, gdzie jest ten właśnie zameczek współczesny, ale to odrębny, chyba nakręciłem, to możecie sobie zobaczyć, jak ten żabot wygląda też po tych filmach, po tych Łapalicach, to jest na YouTubie pełno. My natomiast kręcimy sobie na sznurki przed Chmielnem, bo to taka malownicza trasa.